naszej archidiecezji jest bodajże 5 czy 6 egzorcystów. Jakie są warunki, jakie musi warunki spełnić ksiądz, aby zostać egzorcystą? No bo ksiądz Grzegorz Korczak jest egzorcystą, ksiądz Damian nie jest. No właśnie, i teraz jakie cechy musi posiadać ksiądz i jakie warunki spełnić, żeby móc zmagać się ze złym duchem, no tak bardziej na poważnie? Nie wiem do końca, czym się biskup sugeruje. Nasz arcybiskup senior już w tej chwili, kiedy powoływał nas na ten urząd, jest nas 4 w tej chwili w diecezji łódzkiej, chociaż jeden jest w stanie spoczynku, tak to nazwijmy, więc czynnych 3. Tak jak uzasadniał, to fakt, że każdy z nas miał jakieś zaplecze w jakiejś grupie modlitewnej, jakiejś wspólnocie, że nie byliśmy jako duszpasterze, że tak powiem, osamotnieni. I wydaje mi się, że jednym z kluczy, może nie jedynym, ale takim dosyć istotnym dla naszego biskupa właśnie było to zaplecze w postaci ludzi, którzy mogą nas wspierać. No, tutaj ksiądz Damian wspomniał o tej szkole kontemplacji ewangelizacji młodych, którą prowadzę od 10 lat, więc już wtedy ta szkoła istniała. No tam są jakieś ogólne wytyczne nawet w samym rytuale, które sugerują, jakimi kryteriami biskup się powinien kierować. Ale to jest rozeznanie już jego takie osobiste. My oczywiście stanęliśmy w wolności wobec tego wyboru. Mogliśmy powiedzieć nie. Poza tym biskup też może w każdej chwili odwołać nas z tego stanowiska. Zwykle taki dekret, który otrzymujemy, jest na kilka lat, chyba w naszej diecezji, z tego co pamiętam, to na 3 lata i po 3 latach biskup przedłuża albo nie przedłuża tego dekretu, może powołać kogoś innego. Ponadto zdarza się, że biskup powołuje księdza do takiej modlitwy, ale tylko do konkretnej osoby, prawda? Nie generalnie, że w diecezji jest egzorcystą, tylko w tym konkretnym przypadku ten ksiądz ma błogosławieństwo, ma mandat biskupa do takiej modlitwy. Może się tak zdarzyć z jakichś tam powodów, prawda? Więc też tutaj widzimy, że to się poszerza bardzo, te kryteria, jakimi się biskup będzie kierował. Więc dlaczego ja zostałem egzorcystą, do końca nie wiem, ale między innymi dlatego, że ta wspólnota przy mnie jakoś trwa.